naszej szkole. Ale jak się tak dobrze przyjrzycie, to na ten bal zaprosiliśmy królewską rodzinę. A kto wie, dlaczego do naszej szkoły zaprosiliśmy królewską rodzinę? Czy dlatego jest taki ważny król, czy do każdej szkoły przyjeżdża ze swoją świtą król na Dzień Dziecka? Nie. Kto wie z tej publiczności, dlaczego w naszej szkole gości rodzina królewska? No proszę. Bo co? Bo król obchodzi święto? Nie. Proszę, ze starszej klasy kolega. Oczywiście, czyli uratował honor naszej szkoły uczeń ze starszej klasy, bo nasza szkoła nosi imię Jana III Sobieskiego. Być może ta postać tak nie bardzo wam przypomina, ale jest to niemniej zawsze król, proszę popatrzeć, jest jego żona królowa, jest z tyłu dwór w postaci dwórki, także moi kochani, no i uczniowie, którzy urządzają bal, ale co się wtedy takiego wydarzyło na tym balu, to musicie uważnie posłuchać i na koniec nam powiecie, dobrze? Co się czasem na balu w szkole dzieje? Zaczniemy od tego, że jesteśmy szkołą króla Jana III Sobieskiego, od śpiewania hymnu. Więc jak ja poproszę do hymnu, to wstaniemy. Ale jeszcze na razie nie. Dobrze? Chciałby też zostać takim
koledzy w placu prześcigają się. Ale szkoła nasza, choć niewielka, lecz wesoła, choć nauki mamy sporo, wszyscy o tym wiecie. Nic nie szkodzi, że 1 czerwca na balu będziecie. Pytanie, dzisiaj pasuje każde ubranie.
myślę, że jesteś patronem naszej szkoły. Dziękujemy, że przybyłeś do nas w tak ważnym dla nas dniu. Święto wszystkich dzieci. Dziękujemy, że ze swoją królewską władzą pomogłeś nam zmienić zwykłą szkolną nudę, kłótnię i psotę, zgodę, pogodę i ciekawość. Nuda, kłótnia, psota, trzy przywary złe chciały zepsuć nasze święto, ale my uczniowie nie daliśmy się. Pomógł nam nasz patron.